Witajcie z tej strony Skorpion. Przed nami gra American Truck Simulator. Oczywiście weźmiemy sobie na pewno jakieś zlecenie. I cóż by tu wybrać? No i ile kilometrów? To jest też ważne. Zastanawiam się, czy nie walnąć jakąś dłuższą trasę. Ale nie taką przesadną, na przykład jak tutaj. O, aż tyle. Nie, 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 nie. No nie wiem, co by tutaj wziąć. Popatrzmy. A, chyba jednak wezmę taką średnią trasę, średnią długość trasy właściwie. Albo może nawet mniejszą. Jeśli chodzi o kilometraż. Żeby nie przesadzać. No nie wiem. Co by tutaj brać? Opony już jakiś czas temu były. Coś takiego fajnego. No właśnie, tylko co? Nawóz też już był. O, może weźmiemy sobie zabawki 16 ton. Jesteśmy w kabinie. Tak wygląda tu sytuacja poza kabiną. Mamy ponownie podwójną naczepę. W sumie tego się nawet nie spodziewałem. No ale tak bywa. Okej. Oto odpalamy silnik. Beauty dźwięk. Światełko sobie załączymy i możemy jechać. Mamy Kenworth'a pojazd. Fajny dźwięk. Taki dostojny, gruby, ciężki. No jednak nie podoba mi się to, że mamy tą podwójną. Bo nie jest łatwo z nią wieźć towar, a przede wszystkim manewrować. Ale powinniśmy dać radę. Ja miałbym nie dać. I musimy teraz skręcić tutaj sobie na prawo. Popatrzmy, jak sytuacja wygląda. Dobra, wpychamy się. Zjeżdżamy na pasik. I będziemy powoli cisnąć. Oczywiście jak wyjedziemy z miasteczka Sacramento. Bo tutaj zaczęliśmy. Pogoda ładna, dzień. Możemy jechać czy nie? W sumie możemy. Okej. Mamy przysłowy weekend. Oczywiście w grze. A naprawdę to będzie dopiero od jutra.
Ale my jedziemy dalej, nie przejmujemy się niczym. No może tylko tym, żebyśmy zmniejszyli trochę prędkość w mieście. Jedziemy dalej, mamy zielone. Karetka pojechała, ona ma pierwszeństwo, co prawda nie jest na sygnale, ale trzeba na to uważać. I za niedługo skręcamy. Lemon squeezy, jak to się mówi. W sumie naprawdę nie spodziewałem się, że będę miał znowu podwójną naczepę. Myślałem, że będę miał jakąś małą albo jedną z tych dużych. A tu taka niespodzianka. No cóż, tak los dał. Tak, ja sobie częściowo wybrałem. No ale co, towar trzeba dowieźć. Dobra, możemy teraz 90 sunąć. Oczywiście jeszcze chwila, a może nawet kilka. Co jest? Jakiej kolizji? Widzieliście coś, bo ja nie. No trudno, stało się. Kasa poszła do tyłu. Niech im będzie. Sprawdźmy. No nie mam żadnych uszkodzeń. To nie rozumiem. Okej, tempomat załączony. Żeby nie przesadzać, bo znowu jakiś mandat obskoczymy. Jak to u mnie, jak to ja. Po lewej mamy stację, parking, no i wagę. Ale ona teraz nas nie dotyczy. A dla przypomnienia, ci, którzy dopiero załączyli filmik, my będziemy wieźć albo wieziemy, jak kto woli, zabawki 16 ton. Zauważyłem, że ogólnie ta seria Wam się podoba. Okej. Fajnie, cieszy mnie to, nie muszę wjeżdżać na wagę. No i tak jak zacząłem mówić, zauważyłem, że ta seria Wam się podoba. Zdarzy się Wam oczywiście pokomentować, dać jakieś łapki w górę. To mnie cieszy. Ale natomiast jeśli chodzi o serię, którą obecnie jest na kanale, którą prowadzę, czyli Resident Evil Operation Raccoon City, no spadło zainteresowanie, nie wiem dlaczego. Było przez pewien czas, na początku nie bardzo, potem było i teraz znowu spadło. Dlaczego? Nie mam pojęcia, co wam się nie podoba w tej serii. Przecież to jest fajna, krwawa seria oparta właśnie na znanej grze czy serii gier ze świata RE, czyli Resident Evil. Tam są różni rodzaje mutanci, ludzie, akcja, strzelanka, krew, brutalność, bossowie. No i jest wiele rzeczy, które po prostu się chce. Ale czemu nie oglądacie, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tą serię też, czyli Resident Evil, będziecie oglądać. Zapraszam, odsyłam również do playlisty. Tam jest coś, co na pewno
Was zainteresuje. No, mamy kolegę, który metal wiezie, jakieś rury. Spokojnie. My go sobie wyprzedzimy delikatnie. Jakiś cywilny po lewej osobówka. Nie, taki półtransporter. Nas prześcignął. No i co? Jesteśmy w trasie. Już jest praktycznie, można powiedzieć, wieczór. 19:30 minęła. Chmury na niebie, czyli może padać, jak źle pójdzie. Trochę się zaciemniło, a ja nie lubię deszczu. Nie lubię, jak mi pada, zasłania coś. I ogólnie mokro jest. Taka fura amerykańska pojechała szybciuteńko. Po lewej co mamy jakieś pola, po prawej drogę i też jakiś pusty teren, ala pustynny, taki półpustynny. Tu kolejna fura, duża, paliwożerna. O, jakiś sportowy znowu wózek. My do celu mamy 340 km, czyli jeszcze troszeczkę. Jak tam u was? Co się dzieje? Jak spędzacie dzień? Jak spędzicie weekend? Grając? Jadąc gdzieś do rodziny? Czy na dworzu? Możecie śmiało pisać w komentarzu. Poczytam, odpowiem oczywiście, bo nie ukrywam, że komunikacja między mną a wami jest bardzo ważna. To jest potrzebne. I powiem wam taką, ja wiem, może nie ciekawostkę, ale taką anegdotę, że ostatnio sobie powartowałem trochę YouTube i na kilka kanałów wszedłem różnych, przeważnie takich growych, nie? No i gdzieś tam sobie napisałem jeden, drugi komentarz, trzeci i tak dalej. No i z tych kilku, bodajże dwóch lub trzech, w ogóle nie reagowało, nie odpisywało. A to były kanały malutkie, takie jak moja, nawet mniejsze, bo mieli po, nie wiem, 70-80 subów. Tam drugi lub trzeci miał chyba coś koło 200-300, nie pamiętam dokładnie. I powiem wam szczerze, że mimo napisania komentarza jednego, drugiego, a nawet takiego komentarza, fajna fura po lewej, takiego komentarza, który no dał coś do zrozumienia, właśnie a propos braku odpowiedzi, no i te osoby właśnie nie odpisywały w ogóle na komentarz, ani pierwszy, ani drugi. Ja wiem, że to nie jest musowe, jednakże wiecie, wydaje mi się takie coś, że jeśli ma się kanał, ma się widzów, tym bardziej no taką ilość, jak ja mam na przykład, czy tak jak wymieniłem tu wcześniej u tych osób, no to odpisanie na komentarz to żaden problem, bo na pewno poświęcić na to można minutkę, dwie, a będzie to dobrze świadczyło o tej osobie, która prowadzi kanał, bo szanuję wtedy tą osobę. Tak jest moje zdanie. Jeśli oczywiście odpisze, ma z tymi osobami kontakt, bo taka osoba, wchodząc na taki dany kanał, no jest potencjalnym subskrybentem, tak, widzem. Więc jeśli się nie odpisze, no to ta osoba może negatywnie to odebrać, a ja zazwyczaj to negatywnie właśnie jako ja odbieram. Jeśli ktoś nie odpisuje, to znaczy, że ma kogoś w czterech literach, w poważaniu, gdzieś.
i nie szanuje tej osoby. I taka osoba po prostu raczej się zniechęca i nie chce być subskrybentem takiego kanału. I spotkałem się właśnie z paroma takimi sytuacjami. Ja nie zasubowałem, choć w sumie mogłem, a nawet chciałem w pewnej chwili, ale nie zrobiłem tego właśnie z tej jednej przyczyny, że takie małe kanały powinny odpisywać, zresztą wszyscy powinni, no prawie, tak, bo jeśli masz, powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy lub 50 tysięcy subskrypcji i nagle dostajesz 1000 komentarzy, czy tam powiedzmy 800, no to ciężko jest odpisać na każdy, no ale na te 20, 30, 50 myślę, że powinno się odpisać, żeby była właśnie jakaś taka styczność między widzami, między prowadzącym kanał. No i ja zachęcam Was, zapraszam do pisania u mnie komentarzy. Ja oczywiście, jak wiecie, na 99% komentarzy odpisuję. Oczywiście, podkreślam, tu nie będę odpisywał na komentarze i nie odpisuję na takie jakieś hejterskie, bluźniercze, wyzywające mnie czy kogoś, lub obrażające mnie czy moich widzów i tego typu rzeczy, to na takie komentarze nie będę odpisywał, nie odpisuję, usuwam, będę usuwał, banuję taką osobę. I to miejcie na uwadze, że tak jak wspominałem już jakiś czas temu, dłuższy, chciałbym, żeby u mnie na kanale była kulturka, spokój, cisza, bez hejtu. Bo zresztą hejterzy to nikomu nie są potrzebni, jak wiemy, do niczego się nie nadają, nie są przydatni. I będę odpisał na komentarze, ale jak będzie wszystko w normie, w granicach rozsądku, kultury, jakiejś fajnej zabawy, takiej oczywiście odpisywania też na luzie, jak najbardziej, ja lubię żarty. No ale bez jakichś negatywów. Zapraszam do komentowania, lajkowania wszystkich moich filmów, zapraszania przede wszystkim swoich znajomych na mój kanał, żebyśmy rośli w siłę, żebyśmy mogli po prostu, wiecie, być więksi, mój kanał, bo ten kanał częściowo też jest waszym kanałem, z waszą pomocą. No chciałbym w końcu uzyskać tą równą liczbę. Nie będę mówił ile, bo wiecie, jaka jest liczba na moim kanale subskrypcji. Chciałbym równą uzyskać. No, lub trochę większą. No, ale to już zależy od was, nie ode mnie. Ja, jak widzicie, się staram, robię dla was filmiki, wrzucam co dzień po jeden lub dwa, lub co drugi dzień. A chyba mało który youtuber wrzuca regularnie filmy, stara się robić dla was różne serie, kontynuować serię. No ale efekt jest taki, jaki jest, więc na to nie poradzę. No i mamy 22:20, jest już w pełni noc. Na niebie gdzieś tam gwiazdki świecą, ledwo widoczne niektóre, a niektóre bardziej widoczne. Nie lubię jeździć w nocy, nie przepadam właściwie, nie to, że nie lubię. No ale jak mus, to mus. Trochę zwolnijmy.
po lewej będziemy mieli miasto Medford. Już za momencik i właśnie wjeżdżamy. Tu będzie trochę zawijasów, zakrętów. I odkryliśmy miasto Medford. Dobra. Skręcamy. I zaraz będziemy znowu skręcać, ale tym razem na lewo. Dobra, mogę jechać? Mogę. A nawet muszę. Bym rzekł. I za chwilę, chwilunię, chwiluteńkę, chwiluczkę. Mamy cel. Tu mogę jechać czy nie? Chyba mogę, dobra. Skoro mnie przepuścił. Patrzcie no, przepuścił mnie i ja spowodowałem kolizję, jakim cudem na samym końcu. To niemożliwe. Coś tu jest nie halo. Mnie przepuścił, a potem się wepchał, tak? I moja wina, i jasne. No to się na koniec załatwiliśmy drugi raz. Dostając mandat. Zdarzy się. Zdarza się. Musimy cofnąć kawałek. Okej. No to jedziemy. Skręcamy. Jest czysto. My sobie zatwierdzimy. Okej, gdzie to mamy? Jechać prosto czy naokoło? Pojedziemy tędy, zaryzykujemy. Ciasno jest, niedobrze. Jak ja tam wjadę, o ile w ogóle będę mógł? Coś mi się wydaje, że źle pojechałem. No właśnie, bo chyba tu nie mogę wjechać. I mam problem. Jak to zrobić teraz? Wiecie co? Chyba, że zrobię taki manewr, mianowicie trochę niezbyt fajny. Wjadę na ulicę z powrotem i pojadę tam prosto.
Wiem, kombinuję, ale no niestety. Tak wyszło. Mój błąd. I teraz go naprawiam. Mamy to, dobra. I będziemy wjeżdżać powoli. Na wyznaczony teren. Mam nadzieję, że się uda bezproblemowo. Oj, chyba jednak będzie mały problem. Będę musiał cofnąć. Okej. To cofamy. Uda się, czy nie? Oj. No i to jest właśnie to. Wiem, że się da radę ładnie ustawić. Ale to jest kwestia wprawy, kwestia doświadczenia, no i kwestia przede wszystkim też farta. Ups. A sprawdzę coś. Aha. No to mamy ząg. Naprawimy ten błąd spokojnie. Damy radę. Jeszcze raz. Albo wiecie co? Inaczej to zrobię. Objadę to i wjadę ponownie. Może tak będzie prościej. Bez kombinacji alpejskich. Prawie złamaliśmy naczepę. Coś tam się dzieje z nią niedobrego. Oby nie. I jeszcze raz. Próbujemy. Nie chcę żadnej automatycznie. Teraz powinno pójść ok, być. Mam nadzieję. Sprawdźmy, jak to wygląda. Jest.
Udało się. Mówiłem, bez kombinacji. Oddajemy towar. No i subciu. Myk. I to by było tyle w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!